W ubiegłym roku, w listopadzie, burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski odwołał ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach Emilię Bieniek. Placówka ta była największą i najlepszą szkołą w gminie Wadowice pod względem dydaktycznym, wychowawczym i ekonomicznym, co potwierdzały wyniki konkursów, egzaminów zewnętrznych i różnego rodzaju rankingów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że zarządzenie burmistrza o odwołaniu dyrektor zapadło przedwcześnie, bez wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności i stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia. Przypomnijmy, że jest to kolejna już dyrektor szkoły, którą burmistrz Wadowic nieprawnie usunął ze stanowiska.